Pozostaje mi pogratulować gospodarzom. Wygrał zespół, który był zdecydowanie lepszy. Nie popełnił przynajmniej takich błędów, jakie myśmy popełnili, prezentując szczególnie dwie bramki w drugiej połowie, bo to nie można nazwać inaczej, jak tylko nasze prezenty. Aczkolwiek wynik mógł skończyć się nawet trochę wyżej, bo tam dwa razy słupek nas uratował od utraty bramki. No cóż, no, Elana ma swoje problemy. Wiedziałem o tych problemach. Nawet trochę więcej może jak powinienem, bo nie pierwszy raz jestem w Toruniu. I Elana też potrzebowała tego dzisiejszego spotkania, właśnie takiego, jak się potoczył. Oni chcieli, od początku wyszli zdeterminowani, od początku dużo biegali, walczyli. Świadczy o tym to, że w końcówce kurcze łapały niektórych zawodników. Dali z siebie dzisiaj wszystko i zgarnęli 3 punkty. Nie ma co dyskutować. Umiejętności jako zespół mieli zdecydowanie wyższe od naszych. Zresztą Elana miała grać, z tego co wiem, o dużo wyższe cele i stąd to niezadowolenie tutaj. My mamy jeden cel, staramy się do końca bić o to, żeby w tej lidze pozostać. Myślę, to tyle. No, gratuluję gospodarzom zasłużonego wygranego meczu. No, byli po prostu zdecydowanie lepsi. Bardzo dziękuję panu. Bardzo proszę, jak to wyglądało z perspektywy zawodnika tego pojedynku? Wyglądało, tak jak trener powiedział, zdecydowanie Elana, myślę, że nas zdominowała w większości faz meczu. No, niestety nie zdobywamy chociażby jednego punktu, co było takim naszym minimum, ze względu na to, że jest to mecz wyjazdowy. A gorąco ciężko jest to ocenić, szczególnie jak się jest na boisku, bo wiele rzeczy można inaczej odebrać, inaczej zinterpretować. Boli nas to, że nie ma punktów, ale w imieniu drużyny obiecuję, że się nie poddamy. Nie ma takiej możliwości. Na szczęście w środę jest mecz i nie ma takiej opcji, żebyśmy spuścili głowy i się poddali. Dzień dobry. No na pewno miał swój ciężar ten mecz. Ja się tylko cieszę, że po tych rozmowach, gdzie byliśmy nawet sami w szatni, to dużo dobrego dzisiaj mogliśmy zobaczyć. Natomiast to jest dopiero ziarenko piasku do tego, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy już na jakiejś drodze. To jest dopiero początek, mi się wydaje, czegoś. Także no, najważniejsze było dzisiaj tu i teraz. Także to był dla mnie też i dla chłopaków bardzo ważny moment, bo widziałem, jak oni do tego podchodzą. A solą piłki są bramki. Także gratuluję Zagiemu tego, co zrobił, bo to jest bardzo istotne, żeby to wykorzystać, żeby to wpadło. No, wynik mamy taki, który nas na pewno podbudowywuje, ale na pewno nie możemy mówić, że wróciliśmy na jakieś tory czy coś takiego. Mamy swoje problemy, dziś mamy kolejną kontuzję, co jest bardzo niepokojące, ale mam nadzieję, że chłopaki dostali super taki bodziec ku temu, żeby uwierzyć na powtórnie w siebie, bo potencjał w tym zespole na pewno jest. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Łukasz, co za dużo mówić. Potrzebowaliście na pewno takiego pojedynku. Zdecydowanie. Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa zdecydowanego. Wygraliśmy ten mecz 3-0. Mecz się dobrze dla nas ułożył. W szatni sobie powiedzieliśmy przed meczem, że przeszłość już odcinamy grubą kreską. Zaczynamy to jakby wszystko od nowa. I jak widać, udało się. Zwycięstwo 3-0, bramki cieszą. Punkty najbardziej. Przede wszystkim styl, jakim to zrobiliśmy, bo tak naprawdę Lemberg nie miał za dużo do powiedzenia. Co więcej powiedzieć, teraz podchodzimy do następnego meczu w dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że potwierdzimy tą dobrą dyspozycję w następnym meczu i jedziemy do Bydgoszczy do zwycięstwa.